Dzień dobry, jestem Ludwik Siadlak, a to jest mój codzienny blog Trenerskie Życie w obrazkach, na którym rozmawiamy o skutecznej komunikacji, poprawianiu swoich umiejętności interpersonalnych i praktycznych, scenariuszach przejmowania władzy nad światem. Zabrakło mi powietrza, o rany. Wszystkiego dobrego, dziękuję pięknie. Bardzo sympatyczny sąsiad złożył mi właśnie wszystkie życzenia wszystkiego dobrego w nowym roku. I to jest jeden z tematów, o którym chciałbym jeszcze z tobą porozmawiać przy okazji tego vloga, kiedy rozmawialiśmy o życzeniach, które mają sens. Życzeniach, które są przemyślane i życzeniach, które wynikają stąd, a nie z tego, że tak po prostu się mówi i koniec. Ale to za chwilę, jest czwartkowy wieczór, więc zmierzamy na terapię. No i tak to właśnie wygląda. Ludzie życzą sobie wszystkiego najlepszego w nowym roku i to jeszcze dodatkowo piszą nowy rok wielkimi literami. A nowy rok napisany wielkimi literami to jest nic innego jak 1 stycznia. Jedyny dzień w roku. I teraz jeżeli otrzymujesz życzenia wszystkiego najlepszego w nowym roku, to oznacza, że osoba, która ci te życzenia składa, życzy ci tego wszystkiego co najlepsze tylko i wyłącznie przez 24 godziny między 31 grudnia a 2 stycznia. Więc ja generalnie staram się ludziom życzyć spełnienia marzeń przez cały dany, następujący w danym momencie rok. Natomiast dodatkowo chciałbym, żebyś tak podrzucić ci taki pomysł, żebyś przemyślała to, co to znaczy, że składasz komuś życzenia. Tak jak rozmawialiśmy przed świętami o tym, że warto włożyć chociaż odrobinę pracy w to, żeby poznać kogoś, żeby temu komuś móc sprezentować coś, co tej osobie sprawi naprawdę dużą radość. Dokładnie tak samo jest z życzeniami. Można życzyć zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale czym jest szczęście dla tej osoby? Co to jest pomyślność? Czy kiedyś zastanowiłaś się nad tym, co to tak naprawdę oznacza, że chcesz, żeby ta osoba była zdrowa? Że ta osoba była szczęśliwa według swoich własnych kategorii i żeby wszystko było po jej myśli, żeby było pomyślnie się układało dla tej osoby. Czasem mam wrażenie, że składamy takie życzenia zdrowia, szczęścia, pomyślności i tak lecimy po prostu okej, okay, wszystkiego co najlepsze, spełnienia marzeń. Zapytaj tej osoby, o czym marzysz. Co chciałabyś, żeby ci się spełniło w tym roku? Czy jest coś, w czym mogę ci pomóc? Może mogę cię z kimś poznać? Może mogę ci coś podpowiedzieć? Może mogę ci polecić jakąś książkę, która ci pomoże spełnić te marzenia? Albo zarekomendować cię jakiejś szkole, jakiemuś trenerowi, jakiemuś mentorowi, z którym chciałabyś zacząć współpracować. Ważne jest to, żeby pomagać sobie nawzajem, bo to jest synergia. Ja pomogę tobie, być może ty kiedyś będziesz mieć szansę pomóc mnie. To jest znowu tak jak Gary Vaynerchuk wielokrotnie powtarza. Jab, 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 right hook. Czyli dawaj, 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 dawaj. A kiedyś, kiedy przyjdzie pora, być może będziesz mieć okazję do tego, żeby poprosić o to, żeby tobie ktoś zrobił przysługę. Ale tak jak też wielokrotnie rozmawialiśmy na tym vlogu, karma wraca i teraz jeżeli będziesz robić dobre rzeczy dla innych, to prędzej czy później to musi się zwrócić. I jeżeli będziesz życzyć innym dobrych rzeczy, dokładnie tak samo będzie to wyglądać. Teraz to jest takie przemyślenie około noworoczne, ponieważ ja z reguły jestem przekonany, że nie dostałeś, jeżeli jesteśmy wymienieni numerami telefonów na przykład, że nie dostałeś, nie dostałaś ode mnie żadnego SMS-a świątecznego, a już na pewno nie noworocznego. Dlatego, że ja nie wysyłam tych życzeń noworocznych przed Sylwestrem. Nie wysyłam tych życzeń noworocznych w Sylwestrze, nie wysyłam tych życzeń noworocznych w nowym roku, bo one w tym momencie giną w całej tej ogromnej lawinie różnych życzeń, które możesz otrzymywać. Natomiast w momencie, kiedy następuje właśnie 4, 5, 6 stycznia, to jest ten moment, kiedy można powiedzieć: hej, słuchaj, fajnie, że dostałeś te życzenia, mam nadzieję, że część się już spełnia z nich, natomiast tak naprawdę stąd jesteś tą osobą, której chciałbym złożyć życzenia. I wszystkie życzenia, które są, to nie jest Ctrl-C, Ctrl-V, 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 tylko każdej osobie, jeżeli wiem, że ta osoba o czymś marzy, życzę jej, żeby to konkretne marzenie się spełniło. Bo to jest taka najdrobniejsza rzecz, która absolutnie nic nie kosztuje, oprócz jednej myśli, która musi się pojawić w głowie,
żeby osoba po drugiej stronie telefonu, po drugiej stronie ekranu, jakiegokolwiek urządzenia mogła poczuć, że hej, ty o mnie dbasz, ja jestem dla ciebie ważna, ja jestem dla ciebie istotny. To powoduje, że inaczej ci ludzie nas postrzegają i dlatego tobie, tu i teraz życzę spełnienia wszystkich marzeń w 2018 roku, bo jak już spełnisz te marzenia, to będziesz mieć totalnie nowy poziom abstrakcji w głowie, rany, jak to się udało, to tak naprawdę sky is the limit, czyli na 2019 rok będziesz mogła myśleć i marzyć o czymś totalnie nowym, co dzisiaj mogłoby ci nawet nie przejść przez myśl. Więc jeszcze raz życzę ci, żeby wszystkie twoje marzenia się spełniły w 2018 roku, a nie tylko parę dni temu w nowy rok. Porozmawiamy więcej, ale to już jutro. Dzięki, do zobaczenia, cześć.